Dzień dobry Państwu. Proszę gromkimi oklaskami wywołać zapowiedziane przeze mnie już Agnieszkę Szpilę i Sylwię Hutnik. Witamy na spotkaniu Łomatko Jedyna o końcu patriarchatu i nie tylko. Mi pierwsza część tego tytułu, a wymyśliłem obie, podoba się w dalszym ciągu. Druga przestała mi się podobać i zaraz wam opowiem dlaczego. Ale najpierw szybciutko przedstawię, mimo że nie trzeba, ale tak się robi na festiwalach literackich, obie gościnie. Mamy do czynienia z wybitnymi prozaiczkami, o czym świetnie Państwo wiedzą. Agnieszka Szpila ma na koncie już 3 książki, w tym 2 powieści. Już, no proszę się, powiesz już. No dobrze, to już masz, bo nie na miejscu. Łebki od szpilki to autobiograficzna relacja z macierzyństwa i do tego bardy i heksy, o których dziś będziemy, bardo i heksy i o heksach dziś będziemy sporo mówić. Natomiast Sylwia Hutnik, jak Państwo świetnie wiedzą, to jest wokalistka, działaczka, podcasterka i nawet naukowczyni certyfikowana. Nie bójmy się wielkich słów. Natomiast są wśród nas tacy, którzy mają na swojej półeczce malutką, skromną, piękną książeczkę wydaną lata temu przez wydawnictwo Hart, która to książeczka nazywa się Kieszonkowy Atlas Kobiet. I są wśród nas tacy, którzy później koło tej książeczki położyli cwaniary, położyli w Krainie Czarów i strasznie długo czekali, żeby położyć tą czwartą, która w końcu już jest tyłem do kierunku jazdy, bo gdybym ja miał sobie czegoś życzyć, to żeby właśnie Sylwia Hutnik już nie była podcasterką, certyfikowaną naukowczynią, tylko żeby po prostu siedziała i pisała kolejne powieści. No dobrze, teraz przejdźmy do rzeczy. Ja już przestraszyłem obie autorki, mówiąc, że mam przygotowany przydługi, a być może nikomu niepotrzebny wstęp, ale zamierzam go wygłosić mimo to, bo zastanawiałem się, co te książki łączy i pewnie spodziewają się Państwo, że powiem coś w stylu ciekawe, niezwykle głębokie postaci kobiece, być może tak, natomiast ciekawych i głębokich postaci i kobiecych ostatnio w literaturze polskiej na szczęście jest całkiem sporo, natomiast te książki łączą rzeczy, których w literaturze współczesnej polskiej jest bardzo mało. Czyli seks, humor i troska o przyrodę, jakaś taka środowiskowa wrażliwość. I o tym sobie troszeczkę porozmawiamy, ale pomyślałem sobie, że też łączy je coś innego. Łączy je intensywne i nieokiełznane zaangażowanie, przepraszam za słowo, w rzeczywistość. I zastanawiałem się, co to zaangażowanie ma znaczyć i czemu to zaangażowanie ma służyć. I trochę właśnie rozmyślałem sobie o dzisiejszym spotkaniu i przestał mi się podobać ten podtytuł o końcu patriarchatu i nie tylko, bo tak naprawdę wydaje mi się, że wam raczej chodzi o początki nowych rzeczy niż o końce jakichkolwiek innych. I pomyślałem sobie też o tych rzeczach, o których już wspomniałem, czyli o jakiejś wrażliwości, etyce środowiskowej z jednej strony, a z drugiej strony o nie wiem, można to nazwać procesami emancypacyjnymi, a z drugiej strony można mówić po prostu o wolności. Zresztą obie rzeczy jakoś się tam łączą, bo wolność do bycia zdrową planetą i wolność do bycia zdrowym człowiekiem jakoś są tożsame. I sobie pomyślałem jeszcze o tym, co ostatnio się działo za oknem, a działa się za oknem pandemia, która spowodowała międzynarodowy, ogólnoświatowy ruch mobilizacyjny, który dotknął miliardy ludzi, które zachowały się w ogromnej większości niezwykle odpowiedzialnie, a w naszej części Europy od paru miesięcy, a ściślej od kilku lat, ale od paru miesięcy w sensie ścisłym mamy do czynienia z wojną i tu Mitteleuropa, Polacy, mieszkańcy Mołdawii, Słowacji i tak dalej zachowali się w sposób niezwykle odpowiedzialny i solidarnościowy i fantastyczny. I te dwa społeczne fakty zrodziły we mnie jakąś koszmarną frustrację, bo analogiczne mechanizmy nie zachodzą w tych dwóch totalnych kryzysach, z którymi mamy do czynienia, to znaczy z kryzysem ekologicznym z jednej strony, a z drugiej strony z
ogólno, niestety chyba światowym trendem, który ma na celu zatrzymanie procesów emancypacyjnych, które nie są niczym innym jak po prostu wołaniem na puszczy o podstawowe prawa obywatelskie. I teraz kończąc swój przydługi, być może nikomu niepotrzebny wstęp, tak sobie myślałem, że być może obie te książki są dowodem takiego specyficznego, głębszego, ale też agresywniejszego być może niż na co dzień zaangażowania, które ma doprowadzić do tego, że analogiczna solidarność i analogiczny wysiłek miliardów rzeszy ludzkich jakoś się zacznie dziać wokół tych właśnie dwóch rzeczy. I przyszła mi do głowy, i sobie myślałem, no, jeden przykład, który mi przyszedł do głowy, z zupełnie innej epoki, zupełnie innego kontynentu. Nie wiem, czy pamiętacie, że Stany Zjednoczone Ameryki jakoś się ociągały, jeżeli chodzi o włączenie się w II wojnę światową, bo wyborcy amerykańscy nie byli tym specjalnie zaangażowani. I wtedy rząd Ameryki, który jest generalnie odpowiedzialny za całe zło na świecie, ale wpadł na bardzo ciekawy pomysł. Oni zaczęli udawać bombardowania i zaczęli udawać alarmy przeciwlotnicze. Ludzie musieli gasić światła, zasłaniać zasłony i robić różne takie rzeczy. I sobie pomyślałem, czy te radykalne w treści i formie książki nie są trochę zaangażowane w naszą współczesność w ten sposób. To znaczy, to już nie jest bicie na alarm, tylko to jest po prostu niczym nieskrępowany ryk, który trochę jak te syreny przeciwlotnicze w Stanach Zjednoczonych, przecież bezpiecznych wtedy, jak wszyscy świetnie wiemy, mają nas przekonać, żebyśmy zaczęli coś robić. I to jest koniec mojego przydługiego wstępu i teraz proszę was o komentarze. Czy tak poradzę sobie z tym. Dzień dobry państwu. Oczywiście różnie można mówić o naszych książkach, jakiego rodzaju to jest głos, jak on wybrzmiewa w naszym tutaj, teraz, w kontekście nie tylko pandemii, o której wspomniałeś, ale również wojny, katastrofy klimatycznej, którą nadal mamy i jesteśmy właśnie w jej środku, myślę, a może już końcu. W każdym razie mam poczucie, że niezależnie od tego, jak interpretować nasze literackie głosy i nasze literackie wypowiedzi, to na pewno ta interwencja gdzieś jest w nie wpisana. I powiedziałeś, czy użyłeś sformułowania ryk? Pewnie tak, ale myślę, że tam jest coś jeszcze. To znaczy przykład Stanów Zjednoczonych i tej jednak jakiejś takiej wojennej rekonstrukcji, a może takiego właśnie zamarkowania, niepokoju, teatru, grozy, który miał, jak rozumiem, na celu wstrząsnąć opinią albo włączyć społeczeństwo amerykańskie do tego, co było doświadczeniem ludzi w Europie. W tym wypadku my żadnej rekonstrukcji robić już nie musimy, bo jesteśmy w dupie, jakby wszyscy to wiemy i nie jak u kisiela trzeba się w niej urządzać, tylko trzeba z niej uciekać. W tym sensie ryk jest raczej też próbą obudzenia, a może już nie, nawet nie czekania na to, jak reszta do nas dołączy, tylko po prostu uciekania. Nie wiem, czy na własną rękę, bo one są też jakoś tożsamościowe i wspólnotowe, ale na pewno, przynajmniej w mojej powieści jest to taki ryk z rejestru nie ma na co czekać, może nie ma już o czym rozmawiać. Zawsze byłam skora za Pospieszalskim do tego, żeby tak się pochylać i tak tłumaczyć. I siłaczkowe elementy zawsze były we mnie obecne. A teraz sobie myślę, że już za bardzo nie ma na to czasu. I nie ma chyba sensu. I takimi tematami, na które coraz trudniej mi się dyskutuje, ale mówiąc dyskutuję, to trochę biorę w cudzysłów, bo to są dyskusje typu komentariat na Facebooku, więc nie wnoszące nic oprócz łechtania ego. Takie dyskusje, w które już coraz rzadziej wchodzę w ogóle, to są dyskusje dotyczące praw człowieka i tego, co dzieje się z naszym ekosystemem. Znaczy uważam, że już jakby te dyskusje zostały odbyte, trochę tak jak przy okazji strajków kobiet, wszystko już zostało powiedziane, teraz po prostu musimy zrobić to, to i to, koniec. Dyskusje o podstawowych wartościach też myślę, że
w jakiś sposób odwracają nas od głównego problemu. I w tej książce chciałam już iść krok dalej. Już ja jestem gdzie indziej. Myślę, że większość z nas ma narzędzia, sposoby szukania informacji, możliwość refleksji, czy wręcz autorefleksji, stąd ja już nie będę tą, która jakby błaga, prosi i nalega, tylko będę tą, która pokazuje, co się dzieje, jeżeli pewne rzeczy się nie zrobią, nie wprowadzą, jeżeli my pewnych rzeczy nie zrobimy i nie wprowadzimy. Więc ten ryk jest raczej takim rykiem niebudzącym, tylko takim rykiem wyjścia ewakuacyjnego. Dla mnie to, o czym mówiłeś, czyli o tym, co zrobił rząd amerykański, czyli że dał odczuć obywatelom zagrożenie na własnej skórze, był zaburzeniem homeostazy, takiej jakby fałszywej, którą ja wiążę z takim poczuciem bezpieczeństwa, które często ma tak potocznie rozumiane mieszczaństwo, czyli taka uprzywilejowana grupa, która gdzieś się zasiedziała, nie za bardzo interesuje ją, albo interesuje, ale często powierzchownie problem katastrofy klimatycznej i tak dalej, że to jest jakby takie siedzimy, oglądamy, zarabiamy, spłacamy kredyt. Są prawdziwe problemy oczywiście, ale wydaje mi się, że to, co ja chciałam zrobić tymi heksami, to po prostu tę homeostazę zaburzyć, czyli tak jak rząd amerykański wprowadzić czytających w stan, w którym kora mózgowa już trochę przestaje pracować, a po prostu atawistyczna część mózgu, gadzi mózg, dochodzi do głosu i rzeczywiście na własnej skórze można odczuć zagrożenie płynące z tego naszego, jak to nazywam w książce, ogniu w kurwu. Ja chciałam, żeby to było po prostu w ciele możliwe do poczucia, czyli chciałam zdestabilizować i nie robiłam tego, żeby zagrać z czytelnikami, tylko po prostu uważam, że jedynym możliwym sposobem zburzenia patriarchatu jest zburzenie tej jakiejś fałszywie pojętej homeostazy, że to po prostu polega na tym, aby rozdrapywać rany, bo patriarchat robi tak, że te rany kobiet są niewidoczne. Po prostu zapycha nam się buzię różnymi rzeczami i my możemy o tym mówić, ale tak naprawdę chowa się te nasze rany, tak żeby nie było widać matek z dziećmi z niepełnosprawnościami, że tak jak ja na przykład są w takiej sytuacji, w której mam 16-letnie dzieci, z których jedno jest naprawdę bardzo mocno zaburzone i niebezpieczne, po prostu rzuca pianinem, meblami, nikt normalny, w sensie normatywny, nie jest w stanie 250-kilogramowego pianina przewrócić, ale po prostu moja córka potrafi je przewrócić, my nie potrafimy go z powrotem postawić, ale chodzi mi o to, że żyjemy z moim mężem i dwojgiem innych dzieci w sytuacji krytycznej, takiej właśnie jak zaczyna się wojna, myślę, że właśnie tak się czują ludzie na wojnie, no i rząd tego państwa i patriarchalny system, który tutaj panuje, czyni mnie i mój problem niewidoczną dla, bo państwo tak sobie nie myślą o tym, że ja do końca życia będę żyć z dzieckiem, które będzie we mnie rzucać ciężkimi meblami, dlatego że ten rząd nie stworzył żadnych struktur, w których ja mogłabym na przykład, kiedy Milena skończy 18 lat, wychowywać ją z pomocą państwa i na przykład Milena mogłaby jakiś czas mieszkać w jakimś ośrodku, tak? Chodzi mi tylko o to, że to są przykryte problemy, a ja chciałam heksami pokazać wszystkie rany, nie tylko te moje, tylko te właśnie spalenia na stosach, z zatykania nam ust, z torturowania, okaleczania systemowego, kulturowego każdego. No i po prostu rozdrapałam te rany i uważam, że poprzez rozdrapywanie ran i tylko poprzez nie, poprzez pokazywanie blizn, możemy uczynić z tej bezbronności jakby naszej kobiecej czy istot czujących się kobietami prawdziwą, no takie narzędzie mocy, że inaczej bez tego rozdrapywania i pokazywania nie odzyskamy sprawczości ani podmiotowości, czyli że jakby patriarchatu nie da się rozbroić inaczej niż poprzez notoryczne ukazywanie ran, ale nie po to, żeby mówić jestem ofiarą, tylko po to,
żeby tak jak w mikrodermabrazji ranić po to, żeby skóra musiała produkować kolagen, żeby tę ranę leczyć. Po prostu to chodzi o ukazywanie ran i blizn po to, żeby zmuszać organizm, tak samo chory ustrój, chory system, do naprawy. No to tak, nie wiem, czy mi się udało odpowiedzieć na to pytanie, ale starałam się. Nie, udało się, dokładnie, dokładnie o to chodziło, ale też zastanawiam się nad tym, bo są interwencje i interwencyjki. Mówimy tu o różnych skalach. Znowu mi przyszedł, przepraszam, przykład z historii współczesnej Ameryki i Rudy Giuliani, który w latach 90. został okrzyknięty najlepszym burmistrzem na świecie, dlatego że zlikwidował kryzys bezdomności w Nowym Jorku, robiąc dokładnie to, o czym mówisz, czyli wywiózł po prostu bezdomnych do sąsiadującego stanu New Jersey i zamknął ich tam w obozach, więc ja się zgadzam z tym, że heksy trochę tych bezdomnych z powrotem do Nowego Jorku przywożą i musimy się z nimi w ten czy inny sposób skonfrontować. Ale wydaje mi się, że to nawet, zgadzam się z tobą, ale powiedziałbym nawet więcej. To znaczy, to jest tak, że patriarchat poza tym, że zamiata pewne rzeczy pod dywan i pewnych rzeczy udaje, że nie ma i je ignoruje, no to jednak jest też jakąś ideologią z bardzo konkretną opowieścią, opowieścią, która inne opowieści ignoruje i trochę zamyka nam usta i to też się pojawia w obu waszych książkach, a różne rzeczy, wartości zawłaszcza. Myśląc o waszych książkach jednocześnie przyszło mi dawno zapomniane i właśnie zawłaszczone przez bardzo różne grupy wpływu słówko wolność, które to wolność rzeczywiście wydaje się już nic nie znaczyć, a ta wolność do bycia sobą, właśnie wolność do bycia zdrową planetą, wolność do mówienia o swoich problemach jest wydaje mi się absolutnie kluczowa. Sylwia na początku swojej książki robi bardzo śmieszną rzecz, która nie wiem na ile była świadomym psztyczkiem w nos, ale wydaje mi się, że tak, czyli przenosi nas do 55 roku, o ile dobrze pamiętam, i do Festiwalu Młodzieży, który w środku stalinowskiej nocy był jakąś taką totalną ekstazą wolności właśnie i jest relacjonowany przez osobę, która większość życia spędziła w zniewolonym, jak zwykliśmy myśleć, czasie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, opowiada to dorastającej wolnej Polsce, a zniewolonej na wiele sposobów młodej kobiecie. Nie wiem, co wy o tej wolności mówicie, myślicie, czy to jest dla was jeszcze kategoria jakkolwiek istotna, czy to słowo należy zastąpić innymi? Kiedy myślę o wolności, to najbardziej, znaczy to, co łączy się dla mnie nierozerwalnie z wolnością, nie jest tym, czego się uczyłam na studiach, w ogóle nie jest z tym związane, tylko to jest dla mnie... wolność oznacza możliwość porzucania definicji samej siebie, do jakiej się przywiązałam lub inni mnie przywiązują, czyli jakby jest to wolność do płynności, do tego, że ja nie muszę być Agnieszką Szpilą, którą zdefiniowała jakaś grupa, jakiś system, że ja się mogę wciąż porzucać i że ja mogę się tworzyć wciąż od nowa i że ta Agnieszka, która tutaj przed Państwem siedzi, nie ma zbyt wiele wspólnego z Agnieszką sprzed 20 lat. I jest to również związane z moją tożsamością płciową, ze wszystkim. Właściwie wolność wpisane są, przede wszystkim dla mnie wolność to jest możliwość porzucania, czyli po prostu to jest występowanie przeciw sztywnemu konstruowaniu podmiotu. Ja bym tak to powiedziała, że to jest wolność. Wolność to jest upłynnianie podmiotu, podmiotowości, upłynnianie, możliwość stałego definiowania się od nowa. I to nie chodzi o grę też właśnie, że teraz tak fajnie będzie być osobą niebinarną. Nie o to mi chodzi, tylko no nie, ale to dotyczy, rozumiem, na wszystkich poziomach. No właśnie, na przykład relacji tego podmiotu do świata naturalnego. Dokładnie tak.
Dokładnie tak. I że mogę teraz być osobą ekoseksualną, nie wiadomo, co będzie ze mną za parę lat i chciałabym, żeby nikt ode mnie nie oczekiwał, łącznie, nie wiem, z mężem, przyjaciółmi i tak dalej, żebym była taka lub taka, bo mam dzieci, to, że muszę być matką, a jeszcze matką Polką oczekuję. Że jakby ja po prostu chciałabym innym ludziom też to powiedzieć, że najważniejsze jest w tej wolności ta płynność. Znaczy, że mogą być płynni, że nie muszą, bo wydaje mi się, że też patriarchat utrzymuje bardzo sztywną konstrukcję podmiotu i wszystkiego, co w nim istnieje. A mi chodzi o to, żeby ta konstrukcja się, żeby ta konstrukcja oklapła, żeby ona stała się miękka. Mi chodzi o miękkość. Chociaż moja książka jest krzykiem, to mnie chodzi o miękkość. To tak mogę powiedzieć właściwie. I płynność. O miękkość i płynność, która dotyczy każdej absolutnie sfery. Tak, każdej sfery. Każdej sfery. To jest dla mnie wolność. Mhm. Dla mnie to pojęcie rzeczywiście zostało zagarnięte, ale nie tylko politycznie, ale również przez rynek. I myślę sobie o takim neoliberalnym coachingowo-pop psychologizowaniu z serii właśnie Jestem tego warta. I myślę, że też wolność odmieniana przez wszystkie przypadki jest teraz doskonałym sloganem, za którym niewiele się kryje, bo oczywiście oprócz tego, że możemy być, o dzięki Ci Panie, wolne, to tylko pod bardzo takimi jasnymi warunkami, właśnie jako konsumentki, ale też jako te, które mają bardzo konkretne role społeczne, które są wpisane. W przypadku rozpoczęcia mojej powieści rzeczywiście babcia wspomina wspaniały dla siebie czas przez badaczy nazywany karnawałem stalinizmu. Co prawda Stalina już wtedy nie było cieleśnie, lecz nadal jego duch gdzieś tam krążył, ale było jeszcze przed 56 roku tak zwaną odwilżą, więc to był moment, w którym dla wielu osób wydawało się, że to jest ten oddech. I nagle wchodzi Piąty Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów i to jeszcze w pięknych okolicznościach lipcowo-sierpniowych i ludzie po prostu w Warszawie, ale nie tylko, bo do Warszawy zjeżdża pełno osób z całego świata i Polski, po prostu zachowują się jakby szaleju się najedli. Kiedy zobaczy się polskie kroniki filmowe z tamtego czasu, to naprawdę to jest jakiś karnawał, ale karnawał rozumiany też bachtinowsko jako jakieś przekroczenie różnych ról. To tak w kontekście tego, o czym ty, Agnieszko, mówiłaś, płynnych tożsamości. Te tożsamości są płynne narodowo, językowo, płciowo, wszelako. I ten moment takiego po prostu pełnego zawieszenia, to oczywiście też moment rozbuchania erotycznego i to międzynarodowego, co jest udowodnione mniej więcej 9 miesięcy później, ale studiując ten czas naszej historii, jednak historii PRL-u, przy czym zawsze zżymam się, kiedy mówi się po prostu o PRL-u, co innego, przecież czasy tuż powojenne, co innego, nie wiem, lata 60., a co innego 80., ale ten moment dekady powojennej, który studiowałam przy okazji swojego doktoratu, rzeczywiście pokazał mi też coś, co też jest w pewien sposób, myślę, odpowiedzią na twoje pytanie dotyczące wolności, mianowicie jakie strategie i taktyki podejmowały osoby, które żyły w tamtym systemie, który teraz jest elementem dyskusji absolutnie nudnej, znaczy dyskusja opiera się na tym, PRL był beznadziejny. Nieprawda, było świetnie. Nie, 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 to był szary PRL. Ale gdzie tam? Przecież miałam pepegi z pedetu i farbowałam je różową krepiną. To w ogóle nic nie wnosi, a przede wszystkim deprecjonuje doświadczenia ludzi, którzy wtedy żyli. Więc to, co było dla mnie ważne, to podnieść wolność w tamtych czasach, niezależnie od tego, jakie oceniamy teraz i jakie były dla ludzi wtedy, jako element czegoś bardzo uniwersalnego, a przynajmniej takiego, czym się ta uniwersalność jawi, mianowicie po prostu młodości i chęci zabawienia się i robienia dziwnych, głupich rzeczy na środku ulicy, poznawania ludzi, całowania się z nimi, gdzie popadnie. I w tym sensie też widziałam w jakimś takim też cielesności moment, w którym mogę wyjść z tego ciasnego dyskursu dotyczącego tamtych czasów, który wydaje mi się jakby głęboko w ogóle niekompatybilny z tym, co się tam działo. I wolność, już tak robiąc klamrę do tej kwestii
rynkowej, tutaj jest jakąś osobistą niepodległością i takim osobistym manifestem tych ludzi. Niezależnie co się dzieje i w jakim jesteśmy systemie, mamy swoje potrzeby, które realizujemy. Oczywiście forma ich realizacji jest różna, no bo też zmieniają się scenerie, ale jest ona w pewien sposób uniwersalna, bo ponadczasowa, co pokazuje kolejna klamra, w tym wypadku w mojej powieści babcia i jej doświadczenia i doświadczenia jej transpłciowej wnuczki. No może jeszcze tylko dodam, że w przypadku Hex w tym XVII wieku, który się dzieje w połowie mojej książki, tam z kolei wolność jest najbardziej związana z seksualnością jednak i z zarządzaniem swoimi ciałami. I nie chcę spoilerować, ale tam jest po prostu grupa kobiet, które wypowiadają wojnę zarówno kościołowi, to jest biskupie księstwo nyskie, no jak i po prostu swoim mężom, partnerom, kochankom, którzy realizują przykazania kościoła, każąc im rodzić, nie zezwalając na aborcję właśnie i tak dalej, czyli sytuacja analogiczna do tej, w której jesteśmy teraz. I po prostu grupa tych kobiet wypowiada wojnę temu całemu systemowi i przeprowadza się do lasu, gdzie znajduje taki sposób czynienia czy odczuwania przyjemności seksualnej, na jaki nie wpadliby tamci mężczyźni, przez co wymyka się spod kontroli tego patologicznego aparatu. No i dla mnie też, to dlatego mówię Państwu, że rzeczywiście wolność seksualna i też zarządzanie ciałem, dla Sylwii na pewno 100% tak samo, jest no, jedną z podstawowych wolności, które akurat w tym kraju stały się obsesją rządzących, jak to wszyscy wiemy. I no, w te nasze ciała wymierzona jest jakby największa opresja, w związku z czym uważam, że jest w Heksach zawarty jakiś pomysł na to, jak nie dostarczać paliwa tej szkodliwej grupie. Tak, natomiast wydaje mi się, że trudno się z tobą nie zgodzić, bo wspomniałaś o tym, że słowo wolność zostało zawłaszczone, natomiast wydaje mi się, że jakieś tam odzyskanie go i zróżnicowanie jego znaczeń jest absolutnie konieczne, no bo o to wszyscy staramy się jakoś tam walczyć, bo mówiąc to najbanalniejszym i najprostszym językiem, w obu tych książkach wybrzmiewa z siłą dzwony Zygmunta no takie przekonanie, że do cholery jasnej, dlaczego nie możemy po prostu być sobą w danym momencie tak, jak się czujemy, nie? Czy to dotyczy naszej seksualności, czy to dotyczy naszej tożsamości płciowej, czy to dotyczy nie wiem, sposobu, w jaki jesteśmy wprowadzany w świat. Tu teraz przyszła mi do głowy zupełnie inna... Już nie mamy być wprowadzane w ten świat, tylko się same wprowadzać. Same wprowadzać. Tak. Przyszedł mi do głowy przykład tego, jak wprowadzane były, czy wprowadzały się w świat dzieci w kulturze, która mieszkała na pustyni Kalahari i nazywali się oni, przepraszam, nie wiem, czy to wymówię poprawnie, to są tacy, co kląszczą, mają kląskający język i antropolożka jedna zrobiła absolutnie fenomenalne badania dotyczące właśnie wchodzenia w dorosłość, która polegała w tej kulturze na tym, że dzieciaki budowały swoją alternatywną wioskę na obrzeżach wioski właściwej, mieszkając tam tak długo, jak dali radę, bo czasami wiadomo, że osoba dorosła się przydaje, natomiast absolutnie płynne były funkcje rodzicielskie. Dzieci w ogromnej większości, znaczy nie w ogromnej większości, dzieci nie wiedziały, kim są biologiczni rodzice, ale to też pozwalało na to, że płynnie z chatki do chatki sobie przychodziły. No jak się pokłóciły z jednym starym dziodem, to szło do innej baby. Jak ta zaczęła grać na nerwach, to się szło jeszcze dalej i koniec końców wprowadzało się do tej swojej alternatywnej chatki i wioski. I tak sobie myślę, że w obu tych książkach to wołanie o elastyczność, płynność, ale właśnie dotyczą to też takich rzeczy absolutnie podstawowych, o których walcząc o podstawowych, nie, małych właśnie, o których my nawet nie pamiętamy, nie, na co dzień, bo zaraz wszyscy to robimy
do więzienia za zarządzanie naszymi ciałami, jak jesteśmy kobietami. Zaraz będą ustawy, jak w Czeczeniu, wymierzone w środowiska LGBTQ+, a w rzekach nie będzie żadnych ryb, więc generalnie statek płonie i zapominamy o tym też, o czym ty wspomniałaś na początku, czyli że mamy jakieś tam codzienności, z którymi też musimy się borykać, na które też są nałożone całe masy kajdanów. Super to, co powiedziałeś, bo to mocno się wiąże z takim doświadczeniem, które mam podczas tych wakacji, które dla mnie trwają, znaczy dla wszystkich 10 tygodni, jest taka praca na 3 zmiany w kopalni mniej więcej, jak się ma 2 dzieci z niepełnosprawnościami i 3 małe. I ja teraz rozbudowuję system rodzinny, to znaczy zmieniam go w sensie takim, że nie porzucam nikogo, kto w nim jest, tylko kilka lat temu zaczęłam przebudowywać rodzinę, no bo ta rodzina, którą mam, nie jest w stanie obsłużyć tego całego chaosu, który panuje i tej destabilizacji, tego jakby też koszmaru w pewnym sensie, no dramatu jakiegoś. I no, moja ta definicja tej rodziny się teraz tak zmienia, że to są różne osoby, które dochodzą do tego systemu, kochają moje dzieci przez jakiś czas, potem odchodzą, bo mają inne sprawy, nie wiem, stają się rodzicami, albo wyjeżdżają, albo coś tam, porzucają. To nawet nie jest porzucanie, to jest po prostu płynny taki, jak po orbicie, jakiś ruch. I tylko o tym chcę powiedzieć, że mamy teraz taką osobę, którą strasznie kochamy, Antka, który jest osobą o takiej tożsamości właśnie płynnej. I niesamowita historia dokonała się parę tygodni temu, 2 dokładnie, kiedy raczkowaliśmy, pełzaliśmy właściwie w rzece, w Liwcu z moimi tymi dziewczynkami z niepełnosprawnością 16-letnimi, najmłodszą. Antek, ja, mąż siedział na brzegu, pilnował rzeczy i nagle po prostu Antek podniósł najmłodsze moje dziecko. On bardzo też kocha te wszystkie dzieci moje. Ja kocham jego psa, którego on uważa z kolei za, wiadomo jak to jest, miłość transanimalna i tak dalej. Też pies jest częścią systemu rodzinnego. No i on tak podniósł Jagodę. Tutaj jeszcze Helena przy nas szła i szedł taki, jak byłby takim ojcem kosmicznym tych dzieci. Po prostu niósł to dziecko, tutaj drugie koło niego i tak szedł. I potem powiedział, wiesz, Szpila, ja doświadczyłam czegoś takiego, jak byłbym ojcem. Po prostu ja poczułem, że jestem takim ojcem ich wszystkich, ale nie tylko tych dziewczyn, tylko po prostu poczułem w sobie to. Ale on nie chce mieć dzieci i po prostu jego też orientacja seksualna jest taka, że nigdy ich nie będzie miał. Natomiast doświadczył tego wszystkiego i to było takie wspaniałe dla mnie, bo ja po prostu poczułam, jak my też jesteśmy częścią tego doświadczenia, że każdy może właśnie upłynnić to, co o sobie myśli i nagle poczuć się tak jak ty mówisz w związku z plemieniem. Po prostu dzieci wybierają sobie tego. Jagoda mówi do Antka, że to jest tata Antek. Do taty Piotra mówi, to jest tata Piotrek, tata goryl, tata koala. Różne tam ma nazewnictwa. No po prostu to jest bardzo płynne. I wydaje mi się, że jak tylko jest miłość w tym ruchu, to czego się boimy? Poszerzenia systemu rodzinnego o kolejną osobę, którą możemy kochać, czy która nas kocha. To jest po prostu dystrybucja miłości zwiększona. No tak, relacja matki i babci, tu też jest tak. Relacją, która jest super, która nie zaistniała na linii matka-córka. Nie? Tak, i dodatkowo jeszcze jest ta rodzina z wyboru, czyli queerowa rodzina, która ratuje tak naprawdę Magdę, bo jest z nią na dobre i na złe. To jest też rodzina, której się jakoś nie mitologizuje, bo nie wchodzi się z jednej pułapki w drugą, tylko widzi się jakby dobrodziejstwo inwentarza, a mimo wszystko, no zwłaszcza dla grup mniejszościowych w jakiś sposób dyskryminowanych, to zawsze jest taki element no po prostu no takich rąk, które w razie czego będą mogły złapać, to znaczy te osoby, które wybieramy sobie świadomie do tego, żeby pełniły różne funkcje. To mogą być funkcje zastępcze, tak jak ty mówiłaś o jakby kolejnym tacie, tak? Znaczy, że ta funkcja jakoś tam jest spróbowana, ale to mogą być zupełnie jakby nowe. Kiedy prowadziłam Fundację Mama, to wymyśliłyśmy taki projekt wypożyczalnia rodziny i chodziło o to, żeby wspierać te młode mamy, które przyjechały do dużego miasta z innych miast albo miasteczek i nie miały po prostu nikogo i na początku tego macierzyństwa na przykład były pozbawione właśnie, nie wiem, mamy swojej czy babci.
babci całego tego, tego zaplecza i można było sobie wypożyczyć właśnie wspaniałe. Nowego dziadka albo babcię, którzy też często właśnie mieli gdzieś wnuczków rozsianych po świecie albo byli po prostu samotni. I to są takie funkcje wypożyczalni, która nie ma jakoś zastępować, ma być po prostu jakby inną możliwością. To jest też w ogóle bardzo ciekawe, bo my się bardzo boimy też, mówię my, też osoby niezwiązane z konserwatywnymi środowiskami, żeby w ogóle mówić o rodzinie, bo mam poczucie, że po Lidze Polskich Rodzin i w ogóle właśnie tej świętości, to już po prostu nie można tego dotknąć, bo zaraz cię wyzwą. Jest to kolejne zawłaszczone słowo, jest to kolejne zawłaszczenie. No i oczywiście bardzo często mówi się o tym, że zwłaszcza osoby nieheteronormatywne, ich głównym zadaniem, oczywiście oprócz profanowania, jest też zniszczenie polskiej rodziny. No więc jeśli polska rodzina to po prostu totalny patriarchat z przemocą fizyczną albo psychiczną, toksyną wylewającą się zza progu, no to oczywiście, że chcemy. Znaczy jakby, hello, ja na pewno. I myślę sobie też, że to niszczenie w cudzysłowie dokonuje się już, choćby politycy mówili, że Polska nie jest gotowa. Choćby w patchworkowych rodzinach, nawet tych jakby zdrowych, polskich, katolickich, heteroseksualnych, polskich rodzinach, które muszą się poszerzać, bo się tworzą nowe związki, dochodzą dzieci. Mniej więcej raz do roku w grudniu w pismach dla kobiet pojawiają się duże artykuły, co zrobić na Wigilię, czy zaprosić swojego byłego, co z teściową, która już nie jest naszą teściową, znaczy, bo to są te gry, znaczy, które musimy podjąć, jakby, które absolutnie w tym takim wzorcowym po Bożemu modelu, kompletnie u nas... Wzorcowym po Bożemu modelu, który jednak ma swoich trendseterów głównie w łamaniu tutaj. Znaczy, wśród panujących, no to no oni wyznaczają. Influencerami są oczywiście księża, no to bo wiadomo, że by oni... Główni trendseterzy tutaj są. Oni po prostu wiedzą z praktyki. I problem jakby tego uradzenia sobie, kiedy musisz na nowo się ułożyć, jest tak naprawdę kluczowy, ale wymaga od ciebie czegoś, co uważam za wielką wartość, mianowicie zadania sobie pytania, czego tak naprawdę chcę i co jest najlepsze dla mnie i dla moich najbliższych. A to wymaga, za przeproszeniem, autorefleksji, co jakby dla większości osób jest przerażające, gdyż lepiej iść utartym schematem, no bo wtedy po prostu wiadomo. A tutaj trzeba jednak się trochę nakombinować, może czasem trochę popełnić błędów, jak to zwykle w życiu bywa, ale taka jest sytuacja, że jakby te nowe konfiguracje rodzin z wyboru są czymś fascynującym, bo mogą być jakimś poszerzeniem, już bym chciała powiedzieć pola walki, pewnie czasem walki też, ale poszerzeniem swojej wolności tak naprawdę, wolności od jakichś takich schematów, które człowiek czasem chce na siłę do siebie, znaczy posobić do siebie, a one kompletnie nie mają możliwości. Szczególnie, że, to znaczy jakimś źródłem nadziei dla mnie jest to, że tego utartego szlaku już po prostu nie ma. To znaczy ten utarty szlak, który gdzieś tam jeszcze się tli, nazwijmy go jakkolwiek, na potrzeby tej rozmowy może być po prostu patriarchatem, jest jakąś oblężoną twierdzą, która się trochę sypie i pęka w szwach. Ale istotne jest też, chciałem podkreślić tylko jedną rzecz, nim odem ci, Agnieszko, głos, bo ty w pewnym momencie wspomniałaś, tak się żachnęłaś, że my nie potrzebujemy nikogo, żeby nas wprowadzał. I oczywiście, że nie, natomiast tu... Bo ja już zobaczyłam, wiesz... Wiem, co zobaczyłaś. Białego heteronormatywnego cis-mężczyzny. W wypadku queerowej, właśnie tego queerowego supportu rodzinnego Magdy, też pomyślałem o czytając o Magdzie i czytam to teraz, znaczy i czytają to teraz moje dzieciaki, a mam na czwórkę dwójkę nie heteronormatywną, no i wiem, jak to wyglądało w jednym i w drugim wypadku. Zośka, która jest starsza, miała zakon, czyli taką paczkę, która działała i która w tą właśnie dorosłość, w tą jakąś akceptację płynności, różnych takich rzeczy pomogła jej wejść, jakoś się osadzić, jakoś funkcjonować normalnie. Kamil z drugiej strony takiego środowiska nigdy nie potrafił sobie stworzyć i znaleźć. Tutaj strajki nauczycieli i pandemia, bo akurat wtedy przypadł ten kluczowy moment jego dorastania, nie pomogły.
ja jestem świadom, jak i my jesteśmy świadomi też siostry i matka, że nie damy rady, że właśnie bez tego supportu rodzinnego się tu się to źle wszystko skończy. I tu wracamy do tego, o czym w pewnym momencie też wspomnieliśmy, czyli jednak do jakiejś nienegowalnej, gigantycznej roli wspólnoty, którą musimy sobie po prostu jakoś tam budować. Tylko ja bym jeszcze właśnie miała taki postulat w związku z heksami, ale nie tylko, żeby poszerzać, jeżeli mówimy o rodzinie, czy po prostu no, o takim systemie, jakim jest rodzina, żeby nie zatrzymywać się tylko na ludziach. Ja myślę, że właśnie chodzi o przekroczenie tej granicy gatunkowej, bo myślę, że istnieją systemy rodzinne, w których miłość czy troska, jaką ktoś w tym systemie darzy, podlewaną i pielęgnowaną przez siebie latami roślinę, czy też psa, kota, nie wiem, pająka, chodzi mi o to, że my tu wcześniej gadaliśmy o zwierzętach w mieście, które chętniej ciągle jeszcze przekraczają te granice, które my zbudowaliśmy pomiędzy światem naturalnym i nienaturalnym niż my, ale tak, tego w heksach jest pełno, tu też tak, odsyłamy Państwa do... I to jest moje takie po prostu, no tylko taka prośba, żebyśmy próbowali rozciągnąć wyobraźnię i nie zatrzymywali się tylko właśnie na myśleniu, że rodzina czy wspólnota ta ludzka, plemienna, ona się musi zakończyć na ludziach, że nie możemy przekroczyć tego gatunku, że właśnie przekraczajmy ten gatunek, bo natura ze wszystkimi swoimi istnieniami wchodzi z nami i my możemy wchodzić z nią w bardzo, nie chodzi mi tylko o intymne, erotyczne, nie tylko o takiej myślę miłości, ja po prostu myślę o wzajemnej trosce, myślę o tym, że możemy wspólnie doświadczać. Może nie mamy teraz języka, który pomoże nam o tych doświadczeniach ze sobą pomiędzy gatunkami, choć myślę, że rozwijamy alternatywne sposoby komunikacji jednak i grzybnia jest w stanie komunikować się z nami, kiedy położymy się na ziemi i właściwie po paru godzinach mikroorganizmy wplotą nam się we włosy i przekażą nam jakieś informacje sieciami, jeżeli będzie tymi neuronalnymi. Chodzi mi o to, że natura jest w stanie komunikować się z nami w jakiś sposób, tylko być może my jeszcze nie jesteśmy gotowi do tego, żeby to odczytać, ale po prostu chodzi o to, żebyśmy też nie zatrzymali się na myśleniu o rodzinach tylko w tej ludzkiej grupie, tylko to stado poszerzali i tę miłość szerzyli na inne gatunki i odbierali tę miłość z tych innych gatunków też, żeby dochodziło do wymiany też na innym polu, gdzie w grę nie wchodzi tylko rozrodczość i miłość genitalna. Ja jestem przekonany, że my jesteśmy gotowi. To jest tylko i wyłącznie kwestia woli. Szczególnie, że Jan Kochanowski i jego lipa byli o krok od tego, o czym my mówimy. O krok. No tam tak. Ja obiecałem, że dopuszczę Państwa do głosu i żeby nie być gołosłownym, to rzeczywiście jest już czy ten... to będzie o tym korzeniu twardszym, czy nie? I to jest ten moment. Czy tak... Ja jeżeli można, to nie mam pytania, tylko taki komentarz, ale w nim też jest pytanie. Czy nie uważają panie, że wystarczyłoby tylko jedno słowo całkowicie, nie wiem, odłożyć na półkę, anulować, wykreślić, a w zamian wprowadzić dwa inne. Zamiast słowa grzech, dobro, przepraszam, dobro i zło. I wtedy prawdopodobnie nikt nie miałby problemów z miłością do zwierzęcia, którym się opiekujemy, do zmiany naszych obyczajów, do rodziny wieloczłonowej, patchworkowej, ponieważ strasznie we wszystkim przeszkadza to koszmarne pojęcie grzechu, które nic innego nie oznacza, jak wymyślony kod na określenie zła. A jak będziemy się posługać, już nawet badania są, nawet 8-miesięczne dzieci rozróżniają już, co jest dobre, a co jest złe dla człowieka, dla świata, dla roślinki. Więc tylko taki prosty zabieg. Dziękuję.
Dziękuję. Jeśli można, no oczywiście jakby kwestia języka, tak, to do nas w tej sprawie, chociaż myślę, że jesteśmy teraz w bardzo ciekawym momencie redefinicji pewnych pojęć i nawet niektórzy uważają, że jesteśmy w środku walki o język, zwłaszcza ten język, który byłby możliwy i inkluzywny, włączający różne grupy, które dotychczas nie były reprezentowane i po prostu tego języka nie miały, bo w ogóle uciszano jej, nikt nie chciał ich słuchać, więc tak, to jest też taki moment, gdzie można rzeczywiście szukać przede wszystkim tych określeń, które byłyby możliwie duże. To z perspektywy konferansjera i Wodzireja Nagrody Literackiej Gdynia powiem ci, że bycie w środku tej transformacji lingwistycznej jest jakimś absolutnym koszmarem. Ja po prostu poprawiałem to 10 tysięcy razy i tak nie było dobrze, no, ale to tylko tak. No tak, ale to... Wiesz, ale zaraz się wykluje. To się wykluje i oczywiście to będzie wykluwało się długo, ale to dlatego, że właśnie teraz szukamy tego odpowiedniego języka, bo już nie chcemy półśrodków. Ja myślę, że w kwestii grzechu, no już powiedziałam tu publicznie o demontażu polskiej rodziny, więc teraz powinnam chyba już iść za ciosem i powiedzieć, że to byłby demontaż wpływu Kościoła katolickiego na życie publiczne. Znaczy jakby grzech nie wziął się znikąd. Jako kulturoznawczyni mogę powiedzieć, że wszystko bierze się z kręgu kulturowego i społeczeństwa, w którym jesteśmy, więc tutaj to może być trudne. Ale też mam takie doświadczenie czasami zastępowania jakichś słów. Pamiętam, że przez długi czas moje koleżanki, zresztą do tej pory takie dyskusje się toczą, że wiecie co, no już ten feminizm, no nie wygramy nim, no już po prostu bardzo zły PR od lat. Może teraz na przykład, a nie mówmy, że feminizm, tylko siostrzeństwo. A i tak będziemy wiedzieć, co, to nie wychodzi. To znaczy, to są oczywiście jakieś próby, ale no po prostu tak zwany target tego nie kupuje. Wiedzą dokładnie, co tam się za tym stoi. Nie wiem, jakby to było z grzechem, ale oczywiście to wszystko raczej jest, już mówiąc poważnie, praca nasza wewnętrzna, jakby z naszym własnym językiem, a nie tym, którym poruszamy się w jakiej funkcji podstawowej, czyli komunikacyjnej. No... Tylko jakbyśmy zaczęli teraz dyskutować o kategorii dobra i zła i co to znaczy dla danych osób, oj, to Szymon Kloska nie byłby zachwycony, bo musimy niebawem kończyć. Ja tak to zobaczyłam tylko, że dobro i zło oznacza, że jest jakaś osoba, która ocenia nasze działanie i wtedy to, co ja robię, jest albo dobre, albo złe, a że ciekawsze i chyba rozwojowe właśnie też językowo byłoby, to nie jest umniejszenie tego, co pani mówi, tylko chciałabym przekierować to na osobę, która może odczuwać skutek naszego działania, czyli jest odbiorcą i wtedy jak byśmy nazwali nie dobro, a zło, tylko to, co ona odczuła wskutek tego, co ja, oglądana przez kogoś, kto to nazywa dobre, na przykład ja robię pani dobro i teraz chodzi o to, że to, co ktoś nazwie, że ja robię pani dobro, to ja muszę się pani spytać, czy jak pani się z tym czuje. I jak pani mi powie, czuję się z tym dobrze, albo jestem szczęśliwa, to by było szczęście, albo nie wiem. A z drugiej strony by było, czuję się zraniona, przekroczona. Żeby chodzi mi o to, że w tym języku, który się właśnie tworzy i wykluwa, żeby przesunąć... żeby obejrzeć ten język od strony osoby, która doświadcza tego aktu, a nie tej, która to robi. Już koniec, widzę. Komunikacja. Aha, komunikacja. To jest no bardzo tak. Duży potencjał think tanku literatek i psycholożek. Widzę to. To wyjdzie. Duży potencjał i zaraz ten potencjał będziemy w trakcie kolejnego spotkania już realizować. Wydaje mi się, że najważniejsze rzeczy powiedzieliśmy, to znaczy koniec patriarchatu wymaga również demontażu tradycyjnie pojmowanej czy konserwatywnie pojmowanej rodziny. Mówiliśmy też o demontażu systemu kapitalistycznego, co jest oczywiste. Sylwia Chudyk wspomniała o demontażu Kościoła katolickiego i każdej innej instytucjonalnej religii pewnie też w domyśle miała, więc wiemy, co mamy robić. Ja natomiast na sam koniec namawiałbym Państwa na drobne akty rewolucyjno-dywersyjne pod tytułem zakup książek, które są do kupienia tamże, ciągle jeszcze w kapitalistycznym paradygmacie rynkowym, ale on wkrótce ulegnie zmianom. Bardzo
Bardzo wam dziękuję i za książki, i za rozmowę. Dziękuję bardzo. A państwu dziękuję za czynny udział w dyskusji. Dziękujemy. Trzy, cztery minuty psycholożki, tak, nas odwiedzą.